Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Jak widzicie po tytule, dziś bierzemy pod lupę markę Hello Bot. Przygotowałam sobie już całą tutaj ściągę z opracowaniem marki i muszę wam powiedzieć, że troszkę zwlekałam z nagraniem tego filmu, bo chciałam go bardzo dobrze dla was przygotować, ale to nie jest najważniejsze. Już od jakiegoś czasu prosicie mnie, żebym wypowiedziała się na temat marki Hello Body, bo jak wiecie, jest to marka dosyć popularna w mediach społecznościowych i nie tylko, i chcecie wiedzieć, jakie jest moje zdanie na jej temat. I tutaj może zacznę od tego, że ja dostałam propozycję przetestowania produktów tej marki, propozycję współpracy 2 razy, natomiast jak zauważyliście, na moim kanale te produkty się nie pojawiały, ponieważ ja nie zdecydowałam się na współpracę z marką. Zaraz dowiecie się też dlaczego i co sprawiło, że podjęłam taką decyzję. Natomiast to nie zmienia faktu, że marka w ostatnim czasie, a tak naprawdę od momentu, kiedy weszła na nasz rynek, była marką bardzo mocno promowaną. I jak zapewne większość z was zauważyła i też stwierdziła, Hello Body, można by było powiedzieć, wyskakiwało nam praktycznie z każdej strony. I był nawet taki moment, że już większość z was miała jej dość. Czuliście przesyt tej marki i wcale wam się nie dziwię, bo agresywna polityka reklamy właśnie w ten sposób działa. Ale zacznijmy od początku. Dowiecie się, co takiego sprawdziłam, jeśli chodzi o markę Hello Body. Przejrzałam wszystkie produkty. Przyznaję, nie miałam okazji ich przetestować na własnej skórze. Zaraz dowiecie się dlaczego. Natomiast mogę wam się wypowiedzieć dzisiaj na temat tego, co sądzę, jeśli chodzi o markę, o jej polityce działania, o tym, jaką ma filozofię. Przeanalizowałam dla was również składy 4 produktów. No i później zrobimy sobie podsumowanie. Także zabieramy się do roboty. Marka Hello Body posiada swoją polską stronę internetową, która jest bardzo przejrzyście, fajnie stworzona i znajdziecie między innymi w jednej z zakładek całą historię marki. A zaczęło się to wszystko tak naprawdę kilka lat temu, kiedy założycielka marki, 20-kilkuletnia Monique, stwierdziła, że wśród tych wszystkich kosmetyków naturalnych, które są dostępne na rynku i kosmetyków, które są dostępne dla kobiet, nie ma takiego działu, gdzie znajdziemy kosmetyki o fajnych składach, kosmetyki naturalne dla świadomych młodych kobiet. No i właśnie, to jest pierwsza sprawa, na którą ja zwróciłam uwagę, że marka celuje w młode kobiety. Ja już nie należę do tej grupy kobiet młodych, bo jak wiecie, już po 35 roku życia to już są dojrzałe, świadome kobiety. I troszeczkę tutaj nie zgadzało mi się to, co później widziałam w mediach społecznościowych. Ale Monique stwierdziła, że chce stworzyć fajne, kolorowe, piękne, ładne kosmetyki naturalne, celować właśnie w taką grupę młodych kobiet. Mają to być kosmetyki z dobrym składem, które nie zawierają substancji kontrowersyjnych i mają sprawdzać się do różnego rodzaju skór, ale mają też dawać nam taką przyjemność sensoryczną z ich stosowania. Co się jeszcze okazało, co wyczytałam na stronie internetowej marki Hello Body, marka promuje też takie hasło Body Positivity, czyli pozytywne podejście do ciała. Ja generalnie, kiedy słyszę tego typu hasła wygłaszane przez marki, no nie zawsze się z tym zgadzam. Co to jest pozytywne podejście do naszego ciała? Rozumiem, że chodzi tutaj o to, byśmy dbały o naszą skórę, byśmy dbały o siebie pod każdym względem, zarówno jeśli chodzi o twarz, ale też ze względu właśnie na ciało, na włosy i nie tylko. No i dobrze, i idę dalej. I co ja takiego wyczytałam? I tutaj przeczytam wam dokładnie cytat, właśnie to, co tam na tej stronie znalazłam. Uwaga. Nie można lekceważyć wpływu, jaki może wywierać firma o pozycji tak wyraźnie zaznaczonej w mediach społecznościowych, dlatego odpowiedzialne wykorzystanie zasięgu, jaki zyskała marka, stało się dla Monique bardzo ważne. Przeanalizujmy sobie to. Nie można lekceważyć wpływu.
Co to w ogóle oznacza? Nie można lekceważyć wpływu. Jaki firma o tak wyraźnie zaznaczonej w mediach społecznościowych pozycji? No okej. Wykorzystanie zasięgu, dobra. I bardzo ważne dla właściciela jest to z wykorzystanie zasięgu, ta pozycja, lekceważenie wpływu, jaki ma w mediach społecznościowych. Słuchajcie, pierwszy raz spotkałam się z takim opisem, jeśli chodzi o marki kosmetyczne. Zawsze wydawało mi się, że marki kosmetyczne stawiają na to, żeby był odpowiedni wpływ na naszą skórę, żeby ta skóra była piękna, że chciałyby stworzyć kosmetyki, dzięki którym kobiety będą czuły się piękne. Dla nich to jest jakiś priorytet. Zdrowa skóra, dobrze wyglądająca skóra. A tutaj już na samym początku, gdzieś w opisie marki, widzimy, że marka stawia na ten wpływ w mediach społecznościowych, na te zasięgi. To ma być coś, czym marka chce się promować. No okej. I nie da się ukryć, że jak marka weszła na nasz polski rynek, to rzeczywiście poszło w te zasięgi. Bo marka podjęła współpracę z wieloma influencerami, twórcami o bardzo dużych zasięgach, niekoniecznie biorąc pod uwagę ich wiek. Bo skoro mamy tutaj kosmetyki, które mają być skierowane do świadomych młodych kobiet, to wśród influencerów, którzy reklamowali tę oto markę, ja znalazłam również kobiety nawet starsze ode mnie. I tu już mi się coś nie klei, słuchajcie. No wybaczcie, ale ja to widzę w ten sposób, że jeśli marka chce celować z promocją swoich kosmetyków, które mają być do młodych kobiet, to wybiera influencerów, okej, o dużych zasięgach, ale influencerów młodych, takich, u których te kosmetyki mogą się sprawdzić. Więc podejście do marki po to, żeby zyskać zasięg i promowanie się u influencerów dojrzałych, u kobiet dojrzałych, już dla mnie coś tutaj mówi, że jest nie tak. Druga sprawa, właścicielka marki, która chce wykorzystać zasięgi do promowania marki, no to też mi się, słuchajcie, nie trzyma całej tej filozofii, no bo mówię, właścicielka marki chce skierować swoje kosmetyki do młodej grupy odbiorców, do młodych, świadomych kobiet, ale jednak bardzo ważne są dla niej te zasięgi, czyli jednak bardzo ważna jest promocja. I to wszystko sprawiło, że rzeczywiście ta promocja marki na samym początku była dosyć mocno agresywna. I działania były intensywne, ta marka non-stop gdzieś się przewijała, non-stop była pokazywana, mnóstwo kodów rabatowych, mnóstwo promocji i w pewnym momencie odczuliśmy my odbiorcy, ja nie mówię dzisiaj tutaj, nie wypowiadam się w tej chwili jako influencer czy jako twórca, tylko patrzę na to takim okiem jak wy. Że widzę markę, która wchodzi na rynek i która bardzo mocno, agresywnie się promuje, ja w pewnym momencie zaczynam się wycofywać, bo tak, nie klei mi się filozofia marki, nie za bardzo rozumiem, dlaczego aż tak mocno, intensywnie jest marka promowana. Jeśli kosmetyki są świetne, jeśli kosmetyki mają dobre składy, to one się same obronią. Ja wiem z własnego doświadczenia, że promocja marki, która się dopiero pojawia na rynku, jest bardzo ważna. I oczywiście ja się z tym zgadzam, że trzeba markę przedstawić, trzeba ją pokazać, trzeba o niej wspominać, trzeba się wypowiadać. Ale tego, słuchajcie, było już w pewnym momencie za dużo, za często. Też to, że ci influencerzy, którzy kompletnie nie pasowali mi do marki, to wszystko mi się przestało tak naprawdę podobać, przestało mi się to kleić i zaczęłam zwracać uwagę na to, jakie produkty pojawiły się w ofercie tej marki i taką pierwszą linią, która rzeczywiście była bardzo mocno promowana, to była linia kokosowa, zapewne pamiętacie te wszystkie koko, nazwy i całą resztę, czyli ta linia, w której gdzieś ta zawartość kokosa w składach gdzieś tam się pojawiła. I tutaj znowu zatrzymamy się na chwilę, jeśli chodzi o sam kokos. To jest cudowny składnik. To jest naprawdę bardzo fajna substancja aktywna.
ale nie oszukujmy się, że jest olej kokosowy jest też substancją, która ma duży, wysoki współczynnik komedogenności. Co to oznacza? Oznacza to, że w badaniach naukowców wyszło, że bardzo często stosowanie tego oleju przez dłuższy czas przy różnych typach skóry może wywołać działanie komedogenne, czyli powstawanie zaskórników. Tu też jest bardzo ważna sprawa, że komedogenność, działanie komedogenne różnego rodzaju substancji nie pojawia się od razu. To nie jest tak, że wy nałożycie dzisiaj sobie krem, który zawiera olej kokosowy i jutro będziecie widzieć wysyp zaskórników. To nie tak działa. Komedogenność pojawia się po jakimś czasie, stopniowo, po kilku tygodniach, po kilku użyciach danego produktu. I nie zawsze jest tak, że u wszystkich to wystąpi, bo tak nie jest. Skóra może różnie zadziałać na, różnie zareagować na pewne substancje komedogenne i nie u każdego ta komedogenność się pojawi, te zaskórniki wystąpią. Ale to nie oznacza, że jednak olej kokosowy jest zaliczany do substancji komedogennych, więc powinniśmy wziąć poprawkę, tak jakby w nawias tę substancję i korzystać z niej z głową. A co to oznacza? To, że jeśli posiadacie skórę, która ma tendencję do wyprysków, ma tendencję do zaskórników, do gdzieś tam one często się u Was pojawiają, to zdecydowanie nie będzie linia dla Was i nie będą kosmetyki dla Was. Zaraz zatrzymamy się przy tych kosmetykach i jeszcze sobie je chwilkę omówimy, ale zwróćcie tutaj też uwagę na to, że influencerzy, którzy reklamowali wtedy tę linię kosmetyczną, przynajmniej ja zwróciłam na to uwagę, to się trochę w moim zawodzie nazywa zboczenie zawodowe, słuchajcie, czyli w zawodzie kosmetologa, że kiedy patrzymy na jakąś osobę, to od razu patrzymy na jego skórę i widzimy tam różne defekty. Tak już jest, tak też jest w innych zawodach, często to się pojawia. I ja zwracałam uwagę na to, kto reklamuje tę linię kosmetyczną, jacy influencerzy i też zwracałam uwagę na to, jak w trakcie stosowania tych kosmetyków wygląda ich cera. I byłam ogromnie zaskoczona tym, że u pewnych osób stan skóry, powiedziałabym nawet, się pogorszył. Ja wiem doskonale, że to może być związane z różnymi innymi czynnikami, ale jeśli chcemy reklamować kosmetyki, które mają wysoki potencjał komedogenności, to raczej nasza skóra powinna wyglądać lepiej niż gorzej. I jak ja patrzę, że ktoś reklamuje kosmetyki i jego skóra wygląda bardzo źle w tym momencie, coś się na niej dzieje, a ona mimo wszystko zachwala kosmetyki, które zawierają substancje komedogenne, to znowu mi tutaj coś nie gra. I nie wiem, czy marka nie zwróciła na to uwagi, czy niedokładnie wybrano influencerów, którzy reklamowali tę markę. Ja na takie szczegóły zwróciłam uwagę i to też sprawiło, że cały ten PR marki i ten potencjał reklamowy troszkę mnie od niej odsunął. I to też sprawiło, że jeśli ja mam Wam polecać jakieś kosmetyki, które mają dobre składy, które mają fajną filozofię, to ja się też pod tym podpisuję. Ja nie będę Wam wciskać kitów, bo ktoś mi coś za coś zapłacił i coś nie jest złe. I Wy wielokrotnie się o tym przekonaliście, że kiedy polecam Wam jakieś produkty, to zazwyczaj przetestowałam je na sobie. W większości przypadków są one przeze mnie przetestowane, sprawdzone na mojej skórze. Ja wiem, jak one działają. Ja je testuję przez kilka dobrych tygodni, nawet kilka miesięcy, żeby móc Wam powiedzieć dokładnie co i jak. Tutaj dzisiaj w tej serii nie mogę wypowiedzieć się na temat konkretnego działania tych produktów na mojej skórze, ponieważ ich nie przetestowałam. A nie przetestowałam ich, bo marka do mnie nie przemawia, filozofia do mnie nie przemawia i też nie są to kosmetyki dla mnie. Zaraz dowiecie się dlaczego. Ale okej, idziemy dalej. To, co sobie wypunktowałam, to też na pewno to, że marka stawia na jakość surowców i jak zauważyliście, to nie są tanie kosmetyki, to nie jest najtańsza półka cenowa. Te kosmetyki mają ceny w mniej więcej około 100 zł, 150 zł. Okej,
Więc jeśli marka stawia na surowce, może tak być, że te surowce są bardzo dobrej jakości i przez to też te ceny produktów są dosyć wysokie. Ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na opakowania plastikowe, które podobno nadają się do recyklingu, okej, ale gdybym miała patrzeć na kosmetyki w wysokich cenach, to też oczekiwałabym, żeby te opakowania też jakieś były, powiedzmy, lepsze, może szklane, może jakieś ładne, jeśli chodzi o design. Ja jako sroka lubię, kiedy kosmetyk ładnie wygląda. W tym przypadku ja bym powiedziała, że design produktów bardzo prosty, graficznie przejrzysty, delikatny, taki powiedziałabym też kobiecy, właśnie zwrócony być może do tych młodych kobiet, nie do końca dla mnie. Ok, to co mi się spodobało, jeśli chodzi o samą filozofię marki natomiast, to jest to, że marka zwraca uwagę na to, żeby był lepszy świat, lepsze kosmetyki, dobre surowce, dobra jakość, ale też nie testuje swoich produktów na zwierzętach. Ja rozumiem takie podejście do marki, chociaż muszę tutaj też zwrócić Wam uwagę na bardzo ważną kwestię. Otóż Hello Body jest marką niemiecką, a jak zapewne wiecie, w Europie są pewne regulacje prawne i kosmetyków wyprodukowanych na terenie krajów europejskich nie testuje się na zwierzętach. Więc z jednej strony ja rozumiem deklarację producenta, że są to kosmetyki nietestowane na zwierzętach, ale z drugiej strony jako świadomy klient, który wie o tym, jak wygląda sprawa testowania na zwierzętach, nie musiałabym czytać tego typu deklaracji, bo spodziewam się, że marka nie testuje na zwierzętach. No ale dobrze. Na co też zwróciłam uwagę, jeśli chodzi o markę Hello Body w tej całej tej jej analizie, to są właśnie produkty. Produkty, które są testowane dermatologicznie w niezależnym instytucie dermatologicznym, niemieckim instytucie Dermatest, i taka informacja widnieje na stronie marki, bardzo fajnie. Mamy wysokiej jakości te składniki naturalne, ok. Natomiast producent deklaruje również taką ważną sprawę, że to nie są stuprocentowo czyste kosmetyki naturalne, tylko udało się producentowi uzyskać 98% zawartości tych kosmetyków, jako zawartości tych kosmetyków substancji naturalnych. 2% to są zazwyczaj zapachy i konserwanty. I fajnie, że producent podkreśla takie informacje, bo to też sprawia, że my jako konsumenci zdajemy sobie sprawę z tego, że w tych produktach mamy dużą zawartość substancji aktywnych, ale są też takie substancje, które wpływają na zapach, na konsystencję, na trwałość produktu, jak właśnie te konserwanty. Idziemy dalej. Zaczęłam przeglądać sobie całą listę produktów, które są dostępne na stronie i moją uwagę przykuły kolejne deklaracje producenta, które tak naprawdę powinny już zniknąć, ponieważ od lipca 2019 roku weszło nowe rozporządzenie, które informuje producentów kosmetyków o tym, że pewne deklaracje marketingowe powinny zostać usunięte. I wśród takich deklaracji marketingowych są m.in. informacje o tym, że w danych produktach nie ma jakichś substancji kontrowersyjnych, że nie ma na przykład parabenów, silikonów, olejów mineralnych itd., że kosmetyki są nietestowane na zwierzętach, że nie ma mikroplastików, że nie wiadomo czego tam jeszcze nie ma. Takie informacje powinny już zniknąć ze strony internetowej, natomiast dalej przy każdym produkcie te informacje się pojawiają. To nie do końca jest dobre. Marka powinna już wprowadzić te deklaracje, wprowadzić to rozporządzenie wśród tych wszystkich deklaracji, które pojawiają się na stronie internetowej. Być może z czasem to się zmieni. Na razie taka sytuacja jest. No i co dalej? Mamy trzy tak naprawdę linie produktów. Ta najbardziej znana, czyli linia kokosowa, mamy również linię aloesową i mamy linię, która nazywa się Cara i tam są produkty m.in. przeznaczone dla osób wrażliwych, dla takich, które mają problemy z cerą i nie tylko. Mamy produkty do pielęgnacji twarzy, są produkty do pielęgnacji ciała, do pielęgnacji włosów, jak również akcesoria i dostępne zestawy.
No i teraz podsumujmy sobie cały ten dział, o którym Wam opowiedziałam. Czyli tak, mamy markę kosmetyków niemieckich, która jest celowana do młodych kobiet, świadomych, takich, które chcą stosować fajne kosmetyki o dobrej jakości surowców, z naturalnymi składami, 98% te naturalne składy, które nie są testowane na zwierzętach, które będą dawały nam przyjemność. Mamy kosmetyki do twarzy, do ciała, do włosów, akcesoria i tak dalej. I widać, że marka się cały czas rozbudowuje, cały czas wprowadza jakieś nowe preparaty. A jak tak naprawdę wyglądają składy tych kosmetyków? Słuchajcie, przejrzałam wszystkie kosmetyki, przejrzałam wszystkie składy tych kosmetyków. Wybrałam dzisiaj cztery, o których Wam opowiem. Każdy z tych kosmetyków, no w sumie tam mamy trzy linie, więc są cztery kosmetyki, ale starałam się wybrać tak, żeby pokazać Wam po jednym kosmetyku z każdej linii, co one w sobie zawierają. I zacznę od produktu, którego cena wynosi 135 zł i jest to serum z linii kokosowej. Duża cena, wysoka cena, a co mamy w składzie tego produktu? No i teraz uwaga, na samym początku znajdziecie wodę, następnie glicerynę, ferment, czyli można by powiedzieć probiotyk, mamy sok z kokosa, i tutaj zaczynają się schody. Substancja konsystencjotwórcza, mamy związki zapachowe bardzo wysoko w składzie, następnie po związkach zapachowych występują olej z wiesiołka, ester z ostropestu, mamy alkan kokosowy, kwas lewulinowy, zagęstnik, emolient, polisacharyd, witaminę E, konserwant, olej słonecznikowy, hialuronian sodu, emolient, karagenian, konserwant, proszek aloesowy, olej moringa, zagęstnik, wyciąg z lukrecji, lecytynę, kwas cytrynowy i konserwant. No dobrze. Jeśli będziemy szli drogą pierwszych 10 składników jest dla nas najważniejszych, to już jako raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty składnik pojawiają nam się związki zapachowe. Ok, bardzo wysoko w składzie. Czyli możemy założyć, że kosmetyk będzie mocno perfumowany, bo mamy bardzo wysoko te związki, sztuczne związki zapachowe w składzie. Co prawda nie wiem, jakie są to związki zapachowe, ale ja jako osoba, która posiada skórę wrażliwą, zwracam uwagę na to, czy kosmetyk jest mocno perfumowany, czy też nie, gdzie te związki zapachowe się znajdują, bo z doświadczenia wiem, że mogą one podrażnić moją skórę. Tutaj w składzie związki zapachowe mamy bardzo wysoko i to już dla mnie przekreśla ten produkt. Dla mnie oczywiście, jako wrażliwca, przekreśla ten produkt, ja bym go nie kupiła. Poza tym, w tych pierwszych substancjach, których jest najwięcej, mamy glicerynę, mamy ferment, sok z kokosa i tyle. Czy w związku z tym warto wydać 135 zł na kosmetyk, który w składzie ma substancje, które nie są warte tej ceny? No nie wiem, tutaj musicie sobie odpowiedzieć na to sami. Później w składzie mamy fajne olejki, mamy jakieś fajne substancje aktywne, ale one zaczynają się gdzieś tam dalej. Na przykład olej moringa na samym końcu listy, mamy hialuronian sodu też gdzieś tam na samym końcu. W trakcie całego tego składu mamy bardzo dużo substancji takich jak zagęstniki, jak konserwanty, gdzieś też w połowie tego składu. Słuchajcie, jest tego naprawdę dużo i nie ma tutaj w składzie tego serum tak naprawdę nic specjalnego. Nie ma tutaj substancji aktywnych, które dla mnie jako dojrzałej kobiety wywołałyby efekt wow. Ja byłabym w stanie wydać te 135 zł. Czy to jest dobra cena na kosmetyk dla młodej kobiety? Wydaje mi się, że jest trochę za wysoka, zwłaszcza, że jeśli spojrzymy na skład tego kosmetyku, to on tak naprawdę niczym specjalnym się nie wyróżnia. Być może jest to cena, którą płacimy za jakość tych substancji, za jakość tej wody z kokosa, za ten ferment, który mamy, ten probiotyk. Ale czy to jest adekwatne do jego ceny? Czy te substancje są adekwatne? No dla mnie nie.
To jest oczywiście moja opinia. Ja nie wiem, jak ten kosmetyk działa. Nie mogę potwierdzić jego działania, ponieważ nie sprawdzałam. I może być tak, że ktoś z Was ten kosmetyk stosował i powiedział, że efekt jest wow, że jest super, że skóra bardzo fajnie po nim wygląda. Może tak być, musimy to założyć. Ja natomiast tego potwierdzić nie mogę. Ale gdybym chciała dzisiaj pójść do sklepu, chociaż kosmetyki Hello Body nie są dostępne stacjonarnie, ale gdybym chciała pójść do sklepu i zamówić sobie ten kosmetyk albo kupić sobie jakiś serum, nawet w tej cenie 135 zł, to odłożyłabym na półkę. Idziemy dalej. Teraz przedstawię Wam drugi kosmetyk, też z serii kokosowej, który już ku mojemu zdziwieniu ma bardzo ciekawy skład. I jeśli o ten kosmetyk chodzi, to tutaj mogłabym się zastanawiać, czego sobie nie kupić. I co to takiego jest? Słuchajcie, to jest balsam właśnie z tej serii kokosowej, balsam do demakijażu, który kosztuje około 100 zł. Co mamy w składzie tego balsamu? I tutaj uwaga. Mamy olej rycynowy, oliwę z oliwek, masło kakaowe, olej makadamia, skwalan, olej kokosowy, olej ze słodkich migdałów, związki zapachowe, wosk ryżowy, witaminę E, olej słonecznikowy i bisabolor. Zwróćcie uwagę, że skład mamy w miarę krótki, bardzo dużą ilość fajnych olejków, które rzeczywiście będą działały rozpuszczająco gdzieś tam na ten nasz makijaż, oczyszczająco. Mamy tutaj całkiem fajne olejki, mamy również skwalan, nie ma żadnych dziwnych substancji, nie ma konserwantów, ponieważ mamy formułę olejową. Co prawda są zapachy, ale mamy te zapachy na końcu składu, więc tutaj mamy przeciwieństwo. Zobaczcie, mamy zupełnie inny kosmetyk, który naprawdę może okazać się fajny i który może się sprawdzić, zwłaszcza w takim oczyszczaniu demakijażu, jeśli chodzi o skóry normalne, czy też skóry suche, skóry odwodnione, które nie lubią takiego efektu, wiecie, ściągnięcia gdzieś tam przy użyciu wody, takich standardowych żeli, jakichś preparatów właśnie w stylu płyny micelarne. Tutaj mamy naprawdę bardzo fajne olejki. Chociaż jako pierwszy, czyli ten, którego jest najwięcej, jest olej rycynowy. I tutaj zatrzymajmy się na chwilę, ponieważ olej rycynowy, z olejem rycynowym należy uważać, jeśli posiadacie oczy wrażliwe. Uważajcie w takim demakijażu, gdzie będziecie ten olej rycynowy stosować, ponieważ olej rycynowy może powodować zapalenie spojówek. Może. Ja wiem, że on jest często polecany, jeśli chodzi o rzęsy, żeby pobudzić ich wzrost, żeby je wzmocnić, ale tutaj stosujemy olej rycynowy nieco inaczej. Jeśli będziecie stosować ten produkt do oczyszczania oczu, do demakijażu oczu, to musicie założyć, że gdzieś ten produkt może, oczywiście nie musi, ale może dostać się do oka. Mamy tutaj bardzo dużą zawartość tego oleju rycynowego, więc uwaga, zwłaszcza osoby wrażliwe. Osoby, które często borykają się z wrażliwością oczu, gdzieś tam z podrażnieniami, musicie też na to zwrócić uwagę. Co nie zmienia faktu, że skład jest naprawdę fajny, jest godny polecenia i jest bardzo ciekawy. No dobrze, kochani, bo jak zwykle się rozgadałam, więc lecimy dalej. Mamy następny produkt, już zupełnie innej serii, serii Kara, i tutaj mamy tonik. Tonik, który producent zaleca do stosowania na podrażnienia. Ok, sprawdzamy skład. I co w nim takiego znajdziemy? Tutaj mamy wodę, syntetyczny humektant, glicerynę, emolient, roślinny glikont i znowu związki zapachowe bardzo wysoko, hialuronian sodu, niacynamid, alantoinę, substancję powierzchniowo-czynną, pianotwórczą, substancję konsystencjotwórczą, kwas CHA, który jest stabilizatorem, wyciąg z awokado, wyciąg z lukrecji, emolient, zapach, kwas cytrynowy, wyciąg z szarłatu, konserwant, karmel, maltodekstrynę, substancję myjącą, konsystencjotwórczą.
I pewnie zadacie sobie teraz pytanie, dlaczego w toniku są substancje powierzchniowo czynne, substancje oczyszczające? No cóż, zwróćcie uwagę na deklarację producenta, który twierdzi, że jest to preparat, który też może służyć do oczyszczania, do usuwania pozostałości z demakijażu, na przykład z tego pierwszego kroku, ale ma też działać tonizująco. Poza tym ma bardzo ciekawy zapach i rzeczywiście znajdziemy tutaj karmel, ale związki zapachowe znowu mamy bardzo wysoko w składzie. Do tego mamy dodane jeszcze dodatkowe syntetyczne zapachy, które mogą wywoływać, które mają potencjał alergenny. Mamy konserwanty w całkiem dużej ilości. No i mamy te substancje powierzchniowo czynne. Tak naprawdę w tym toniku, powiem Wam, nic specjalnego nie ma. I czy to jest dobry produkt do stosowania w momencie, kiedy mamy skórę podrażnioną? Wybaczcie, ale nie. Dlatego, że mamy znowu związki zapachowe bardzo wysoko w składzie, więc ja na przykład nie zaleciłabym Wam stosowania tego typu preparatu, bo wiem, że osoby ze skórą podrażnioną, zaczerwienioną powinny rezygnować ze stosowania kosmetyków, zwłaszcza zapachowych i kosmetyków, które zawierają w składzie konserwanty, bo one mogą jeszcze dodatkowo podrażniać. Więc sorry, ale mi się tutaj coś nie klei. No dobrze, moi drodzy, ostatni produkt na dziś i będzie to peeling cukrowy do ciała z serii Aloe Vibe, czyli domyślam się, że będzie cukier, będzie aloes, będą substancje złuszczające, sprawdzamy skład. I tutaj mamy na pierwszym miejscu cukier, gliceryna, woda, konserwant, związki zapachowe, olej słonecznikowy, woda ogórkowa, kwas lewulinowy, chlorek sodu, olejek arbuzowy, olejek morelowy, syntetyczny emolient, emolient zagęstnik, konserwant, zagęstnik, glikol, kauczuk, regulator pH, witamina E, mocznik, regulator pH, zapach, kwas mlekowy, zapach, kwas CHA, znowu zapach, konserwant, wyciąg z aloesu, kwas cytrynowy, kwas anyżowy i koniec. No i teraz sami zapytajcie się, czy to jest fajny skład, jeśli chodzi o produkt do ciała, który ma być peelingiem, ma być preparatem złuszczającym. Tak naprawdę mamy tutaj najwięcej cukru, gliceryny i wody. Reszta to są konserwanty, zapach, zagęstniki, kauczuk, kwasy, substancje złuszczające. Mamy jakąś wodę ogórkową, mamy jakieś dwa olejki i jakieś emolienty. Ok, preparaty do oczyszczania ciała to są preparaty, które gdzieś tam stosujemy i momentalnie je zmywamy. One tak naprawdę nie mają żadnych funkcji, mają mały potencjał działania pielęgnującego. Skoro zakładamy, że jest to preparat złuszczający, to powinien usuwać martwe komórki naszego naskórka. I tak w przypadku tego preparatu będzie, ponieważ wysoko mamy cukier, mamy te substancje złuszczające, mamy glicerynę, mamy też emolienty, które będą sprawiały, że zakładam, iż ten produkt będzie taki lekko tłusty. I mamy masę konserwantów i masę zapachów. Jak dla mnie to nie do końca jest produkt naturalny, może nie tyle nie do końca jest produkt naturalny, ale ja w peelingu naturalnym do ciała zakładałabym, że będzie tutaj więcej olejków gdzieś wysoko w składzie, będzie rzeczywiście ten cukier, być może będą jakieś jeszcze substancje złuszczające, gdzieś tam powiedzmy organiczne kwasy i tak dalej. Ale dla mnie w tym preparacie jest za dużo zapachów, za dużo konserwantów, zagęstników, kauczuk. To mi się po prostu nie trzyma kupy, nie klei, a ten peeling kosztuje 85 zł, więc jest dosyć drogi. Ja znowu odłożyłabym go na półkę, po przejrzeniu oczywiście tego składu. No i teraz zakończmy sobie ten nasz dzisiejszy film i powiem Wam tak. Jak widzicie, te cztery preparaty, które Wam omówiłam, nie mają złych składów, w sensie nie ma tutaj żadnych substancji kontrowersyjnych. To nie są bardzo złe składy, ale to nie są składy rewelacyjne, takie, które mnie jako świadomego konsumenta położyłyby na łopatki i powiedziały wow. Ja bym powiedziała, że naprawdę warto wydać te duże pieniądze
na te kosmetyki, bo mamy tutaj świetne substancje aktywne, gdzieś tam w połączeniu z jakimiś substancjami, które tworzą konsystencję tego produktu, które mają dawać nam ten komfort stosowania. Mogłabym przymknąć oko, że mamy te związki zapachowe wysoko, no bo skoro marka zakłada, że kosmetyki mają być przyjemne i atrakcyjne do stosowania, więc muszą też ładnie pachnieć. Ale ja jako dorosła kobieta nie widzę tutaj w tych preparatach i w ogóle nie widzę w preparatach marki Hello Body takich substancji, które zadziałałyby na moją już dojrzałą skórę, ale to nie zmienia faktu, że są to preparaty, które są przeznaczone do młodej skóry. Dlatego też pewnie teraz zrozumiecie, o co mi chodziło na samym początku, że dorosłe kobiety, influencerki reklamowały te produkty. Bo ja mogę się zgodzić, że one będą fajnie działały na młode skóry, na kobiety, które dojrzewają, które dopiero zaczynają swoją pielęgnację, skóry, które nie potrzebują jeszcze jakiegoś silniejszego działania. Ale u kobiet, które są starsze ode mnie i reklamowały te produkty i twierdziły, że one są naprawdę wow i wywołują jakieś świetne efekty, no nie trzyma mi się to kupy. Wybaczcie, ja wiem, dzisiaj to jest moja opinia. Ja nie chcę, żebyście odebrali ten dzisiejszy film, że ja w jakiś sposób krytykuję markę. Bo nie, bo tak naprawdę te produkty nie mają złych składów. Te produkty rzeczywiście mogą być skierowane do młodej grupy odbiorców, do młodych kobiet. Te produkty rzeczywiście tak mają ułożone kompozycje, formuły, że będą odpowiadały na filozofię marki, czyli mają być przyjemne, mają ładnie pachnieć, mamy mieć komfort z ich stosowania. Mamy tutaj substancje naturalne, które tworzą te produkty. Mamy rzeczywiście dużo tych zapachów, mamy rzeczywiście te konserwanty, ale o tym wszystkim informuje nas producent. Natomiast przez to, że marka źle poszła z PR-em i moim zdaniem źle wycelowała, jeśli chodzi o promocję tej marki, ja to widzę w ten sposób, tak jak dzisiaj to widzę. I mogłabym jeszcze zdecydować się na produkty oczyszczające, bo tutaj jeśli chodzi o oczyszczanie naszej skóry, nie ma jakichś deklaracji wiekowych i zarówno młoda skóra, jak i dojrzała skóra musi się oczyszczać, więc musimy stosować preparaty do demakijażu, preparaty oczyszczające, ale na pewno nie poszłabym w kierunku preparatów pielęgnujących, bo ja dla siebie tam po prostu nic nie widzę. Nie widzę takich substancji, które podziałałyby już przeciwzmarszczkowo, które działałyby antyoksydacyjnie, które by sprawiały, że skóra będzie jędrna, fajnie napięta. Ja tego nie widzę, ale tego producent nie oferuje i nie do takiej grupy wiekowej jak ja kieruje te produkty. Więc zanim zaczniemy krytykować markę, zawsze warto przeczytać deklarację producenta. Do kogo mają być te kosmetyki, co w tych kosmetykach ma się znajdować, jakie mają być składy. I w tę stronę uderzamy. Jeśli ja jestem kobietą dojrzałą, która wie, czego szuka w kosmetykach, jakichś zaawansowanych technologii, produktów, które będą fajnie na tą moją skórę dojrzałą sięgały, to ja nie patrzę na markę, która jest skierowana do młodych kobiet. Tak to powinno wyglądać. To też kwestia reklamy, tego, że wy mieliście przesyt tej marki, ja też miałam przesyt. To są po prostu złe działania PR-owe i tak naprawdę na niekorzyść marki, bo gdyby to wszystko poszło w inną stronę, gdyby były inne, nieco inne deklaracje, może inna grupa influencerów, być może nie tak często pokazywana ta marka, to można by było się nią zainteresować i młode kobiety mogłyby być zadowolone z tych kosmetyków. Ja, tak jak mówię, do tej grupy nie należę, nie neguję marki. Uważam, że to nie jest bardzo zła marka na naszym rynku. To nie jest tak, że producent nas oszukuje w swoich deklaracjach. Absolutnie nie. Ale teraz widzicie, dlaczego ta marka nie jest dla mnie.
No dobrze, kochani, nagadałam się jak zwykle. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość i teraz już wiecie, jaka jest moja opinia na temat marki Hello Body i co ja sądzę na temat tych produktów, dlaczego ja po nie nie sięgam, dlaczego ich tutaj nie pokazywałam na moim kanale. Jeśli ja też wiem, że tutaj jest grupa docelowa, kobiety, które oglądają moje filmy, są raczej w moim wieku i też są ode mnie starsze, dlatego też promowanie marki, która jest skierowana do młodych kobiet, ja widzę totalnie za bezsensowne, ale oczywiście są tutaj też młode kobiety, które dopiero zaczynają ten etap świadomej pielęgnacji, które szukają dla siebie produktów, więc weźcie pod uwagę to, co Wam dzisiaj powiedziałam, zwróćcie uwagę na to, co Wam dzisiaj powiedziałam, no i mam nadzieję, że teraz będziecie sami świadomie decydować o tym, czy warto te kosmetyki kupić, czy one są dla Was, dla Waszej grupy wiekowej, czy się sprawdzą i czy tego właśnie szukacie w kosmetykach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, widzimy się oczywiście w kolejnym filmie, trzymajcie się ciepło, pa!